Witamy serdecznie Radio Pataha. Tak jak obiecaliśmy, mamy program z Robertem Stenem. Witamy serdecznie, Robert Sten. No i oczywiście nasz zoo Michał Kuczkowski. Cześć Michale. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj będziemy mówili o służbie zdrowia. Mamy też specjalną dla Was niespodziankę. No więc słuchajcie. Robert, feszte speszmol. Czy możesz opowiedzieć, jak funkcjonuje Helse Norge, czyli służba zdrowia tutaj w Norwegii? Najpierw chciałbym powiedzieć, witam z powrotem na mojej sofie. Podczas ostatniego naszego spotkania byłem radnym do spraw finansów i rozmawialiśmy o warunkach na placach budowy w Norwegii. Teraz mieliśmy wybory w Oslo i dostałem nową pracę. Zostałem radnym do spraw służby zdrowia i uważam, że to bardzo miło, że Radio Vataha może zabrać ze sobą swoich słuchaczy i nagrać swoje serie rozmów tu w moim biurze i rozmawiać o służbie zdrowia. Jeśli dobrze nauczyłem się języka polskiego, to zapytałeś mnie, jak Helse Norge funkcjonuje. Istnieje duża różnica, jeśli chodzi o wiedzę na temat tego, jak zbudowana jest służba zdrowia w Norwegii. Ja, jako radny miasta w największej gminie, w największym mieście w Norwegii, nie mam wystarczającej kontroli, więc to, że możemy podzielić się trochę naszą wiedzą, jest najprawdopodobniej bardzo, bardzo ważne dla tych, którzy potrzebują pomocy zdrowotnej w Norwegii. Jeżeli mielibyśmy zrobić to bardzo prosto, to mamy dwie dziedziny odpowiedzialności, jeśli chodzi o służbę zdrowia w Norwegii. To są te usługi zdrowotne, za które państwo, kraj ma odpowiedzialność i te, za które gmina, w której mieszkasz, ma odpowiedzialność. I żeby to jeszcze bardziej uprościć, wszystko, co ma związek ze zdrowiem, zaczyna się w gminie, w której mieszkasz. Od kiedy Oslo jest tak dużą gminą, prawie 700 tysięcy mieszkańców, podzieliliśmy nasze miasto na 15 dzielnic. Więc w Oslo można zobaczyć, że to właśnie w dzielnicy zaczyna się zapytanie o zdrowie. I to, co jest ważne, aby otrzymać pomoc zdrowotną w Norwegii, większość usług jest opłacona z systemu podatkowego i wspólnoty. Więc ważne jest, żeby każdy był powiązany z lekarzem ogólnym, który jest drzwiami dostępu do służby zdrowia w Norwegii. No ale ja mam pytanie, jak wyszukać tego lekarza i czy Polacy mają do niego dostęp? I znów jedna rzecz, która sprawi, że będzie to bardzo proste. Chciałbym użyć usług internetowych, które nazywają się helsenorge.no. Helsenorge.no to strona internetowa, na którą powinieneś wejść. Tam znajdziesz wszystko to, co potrzebujesz w związku z układem lekarzy ogólnych. Tam dowiesz się, jacy lekarze są w gminie, w której mieszkasz lub tam, gdzie pracujesz. I dzięki tej usłudze możesz wybrać lekarza. A co z ludźmi, którzy mają ten D-numer? Prawo w Norwegii mówi, że wszyscy, którzy mają adres zamieszkania w Norwegii, którzy są zarejestrowani w rejestrze ludności, mają prawo do posiadania lekarza ogólnego. Wiem, że część osób z numerem D ma pewne praktyczne problemy z zarejestrowaniem się do lekarza ogólnego. Ale prawo do lekarza mają wszyscy. Czy masz D-numer, czy masz numer personalny, to nie gra roli. Dopóki mieszkasz w Norwegii i masz adres w Norwegii, masz prawo do lekarza ogólnego. Zwróciliście mi uwagę na to, że istnieje część Polaków z numerem D, którzy mają problemy z dostaniem lekarza ogólnego. To, czego dowiedziałem się od Was dzisiaj, zamierzam omówić z ministerstwem, aby zobaczyć, czy mogę znaleźć jakieś rozwiązania. Uważam, że jest to bardzo dobry przykład na to, jak dialog pomiędzy mną a Radiem Vataha może być adresatem wyzwań, problemów, które Polacy spotykają w norweskim społeczeństwie. W pewien sposób sprawi to może, że znajdziemy razem dobre rozwiązanie. Kolejne pytanie to jest, gdzie można dostać pomoc, jeżeli ktoś ma problemy z uzależnieniami? Znów w większości przypadków jest to lekarz ogólny, będący drzwiami do tego, co nazywamy specjalistyczną służbą zdrowia. Kiedy ktoś ma zapotrzebowanie na jakąś formę kontynuacji specjalistycznego lekarza, to znów lekarz ogólny jest punktem wyjścia. Ale mogą też być inne wyjścia w związku z problematyką uzależnień. W Norwegii mamy coś, co nazywamy AKAN, Pracowniczy Komitet do Spraw Alkoholizmu i Narkomanii.
W każdym miejscu pracy w Norwegii powinien być kontakt AKAN. Więc jeśli masz temat związany z uzależnieniem i pracujesz w Norwegii, poszukaj kontaktu AKAN w twoim miejscu pracy. W dodatku, jeśli jesteś w sytuacji, że chodzisz do szkoły, również szkolny lekarz może być pomocny w pytaniach związanych z uzależnieniami. Kolejne pytanie do Roberta. Czym jest RASK Psykis Helsehjelp, czyli ośrodek pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych zaburzeniami lękowymi? To bardzo dobre pytanie. Wielu z nas, właściwie wszyscy, mamy zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne. Ty byłeś bramkarzem w piłce nożnej, jesteś zaabsorbowany zdrowiem fizycznym. Myślę, że jest to bardziej związane z psychiką. I zdrowie psychiczne jest często tym, o czym nie rozmawiamy zbyt dużo. Mój ojciec był bardzo znanym narodowym i międzynarodowym politykiem. On męczył się z alkoholizmem, z depresjami i z dużymi problemami psychicznymi w swoim życiu. Kiedy byłem małym chłopcem, nigdy nie rozmawialiśmy o tym temacie. Ale kiedy on zaczął się otwierać i gazety, telewizja zaczęły pisać o tym, dużo bardziej rozumieliśmy, czym jest zdrowie psychiczne. I wtedy było też łatwiej znaleźć sposoby radzenia sobie z jego problemami. Pod koniec swojego życia został liderem Narodowej Rady Zdrowia Psychicznego. To było kilka lat temu i widzimy, że faktyczne otwieranie się na rozmowę i poszukiwanie pomocy w problemach psychicznych staje się coraz bardziej i bardziej naturalne. I raz jeszcze, to lekarz ogólny jest drzwiami prowadzącymi do specjalistów od zdrowia psychicznego. Znajdują się również inne drzwi i często to gmina lub dzielnica, jeśli mieszkasz w Oslo, może mieć na swoich stronach internetowych bezpośrednie kontakty do ludzi, którzy mogą pomóc w sytuacjach z problemami psychicznymi. Przychodzę z długimi odpowiedziami na wasze pytania. Kolejne pytanie. Czy mogę jechać do najbliższego szpitala, kiedy zachoruję? Jeśli będziesz nagle chory i potrzebujesz natychmiastowej pomocy, to często pogotowie ratunkowe lub szpital są miejscem, do którego możemy jechać. Ale jest zasada w Norwegii, że nie możesz jechać bezpośrednio do szpitala, kiedy będziesz chory. Obowiązuje zasada, że jeśli będziesz chory, powinieneś jechać do swojego lekarza ogólnego i to on albo ona może poradzić ci, gdzie powinieneś się udać w związku z tym, jaką masz potrzebę. Więc jeśli nie jest to bardzo nagły przypadek choroby, to szpital nie jest miejscem, do którego należy jechać. Ostatnie już pytanie na dzisiaj. Chciałbym się dowiedzieć, co mogę zrobić, gdzie mogę się zgłosić o pomoc, kiedy moja osoba bliska jest chora. To też bardzo dobre pytanie. Dokładnie tak, jak posiadając psychiczne problemy, możemy też mieć duże problemy, wyzwania związane z byciem krewnym, bliską osobą kogoś, kto jest chory. To może być członek rodziny, rodzic, małżonek, dziecko, przyjaciel, znajomy. To mogą być nagłe choroby, jak złamanie ręki czy nogi. Mogą to być poważne przypadki choroby. Człowiek może zachorować na raka. To mogą być inne, dość poważne przypadki. Może to być wiele rzeczy, które przytrafią się naszym najbliższym. Wtedy nagle znajdujemy się w sytuacji, która może być wymagająca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Fizycznie, ponieważ możemy nagle być w sytuacji, w której musimy pomóc z wszystkimi praktycznymi rzeczami w życiu. Od ubierania się, korzystania z toalety, jedzenia, do wychodzenia na zewnątrz i tym podobnych. Psychicznie oczywiście związane często ze strachem i niepokojem o to, co będzie dalej. W takich sytuacjach ważne jest, aby wiedzieć, że nie musimy być sami. Tutaj w Oslo mamy coś, co nazywamy Pårørende Senter w Oslo, czyli Centrum dla Krewnych Osób Chorych. Dla wszystkich, którzy są bliskimi osobami kogoś chorego, polecamy wejść na stronę internetową piosenteret.no lub stronę internetową gminy, w której mieszkasz. Tam znajdziecie informacje, sieć dla takich osób, tam znajdziecie innych, którzy są w podobnej sytuacji i tam możecie dostać wsparcie, ponieważ to dość duże wyzwanie mieć kogoś bliskiego, kto jest chory i człowiek nie powinien być sam ze związanymi z tym problemami. Tak wspólnota wspiera się wzajemnie, zupełnie jak Radio Vataha działa w tym kontekście.
Staramy się to robić cały czas. Słuchajcie, jesteśmy tutaj dla Was, poruszamy tematy, które są trudne, tematy, które są niedostępne na bieżąco, z których moglibyśmy skorzystać i właśnie je tworzymy. Dzięki właśnie takim spotkaniom będziemy chcieli Wam przekazać wszelkie informacje, które będą potrzebne do egzystencji tutaj w Norwegii, żebyśmy mogli się asymilować wspólnie tutaj w naszym nowym kraju, można powiedzieć, no bo jak to? To jest nasz nowy kraj, prawda? Dokładnie. Michale. Chciałbym również zaprosić wszystkich, żeby odwiedzali naszą też stronę wataha.no, gdyż będzie można znaleźć w przyszłości dużo więcej informacji właśnie na tematy zdrowia, powiedzmy NAWU czy też podatków. Mm-hmm. I zapraszamy wszystkich serdecznie. Odwiedzajcie nas. Tu są tak, Robert. Bardzo hyggelig. Tak, tekst, tłumaczenie i interpretacja Magdalena Sulowska, Easy Norway.